Zapnij se kask, panie. Nie mam zapięty? Nie mam zapięty. Żeś mnie zagadał. No, a ja telefon na dupie i zaraz mi się z monitora w telefonie zrobią dwa monitory. A to lepiej, jak dual sim. Dual sim, dual monitorro. No. Monitorro, la monitorro, la... Miałem nasmarować łańca, ale chuj, tyle tych kilometrów się zrobię, to pierdolę. Dzisiaj nas czeka trasa. 50 kilometrów. Kurwa, na żarcie, głodny. Jedziemy. Kierunek... Kurnik Keps. Keps Kurnik. No właśnie. No. Jednak w Polsce to takie głośniejsze te motocykle mogą być, nie? No właśnie. Prum, 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 prum. Także jest, mało komfortowo mi się jeździ z tą myślą, że to koło jest takie słabo przyczepne. O, widzisz co ma na dachu? Jakiś antenę? Antenę czy słoik? Odbiera pogodę, prawda? A, tak, bo to jest auto pogodowe. Przenośna... Pogodynka. Pogodynka, co mi tu dyndo z tyłu. A, pasek od torby. A. No, ale mi mówię, mi noszą kontrolę trakcji, nie? Choć ja tam, wiesz, wiadomo, jak jest opona zimna, to trzeba zrobić ślimaczki, żeby ten... jechać ślaczkiem, patrz, jak rozgrzewam oponę. Haha, no! Prawdziwa profeska, ja też rozgrzewam opony, no przecież ja. A, tak się zastanawiam, no. Jak dzisiaj tankowałem i, prawda, resetowałem licznik przebiegu, że mianowicie gdyż, ponieważ 33 500 mi wyskoczyło na zegarach, a ten przebieg tak gwałtownie i szybko rośnie, ale mu wyjechał, patrz, pięknie, a zacząłem hamować, tak gwałtownie mi rośnie ten przebieg, że wiesz, wydawało mi się, że przed momentem, bo rzeczywiście wymieniałem niedawno olej, ale zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem za dwa, chyba jakoś 2000 mi zostały do kolejnej wymiany, także muszę sobie olej... Ale to 10 tysięcy. Nie, nie, ja wymieniam częściej, ja wymieniam co 6. Ja mam tutaj, ja mam w MTEK-u jest w książce obsługi jest chyba 8 albo 10 jest co wymianę. Ja jest... to 8 robiłem, 7-8. No, tak jakby tam, wiesz, no ja mówię, że co 6, ale jakby mi tam 7 wyszło, to też bym zrobił, wiesz, no bez przesady, nie? I tak robię częściej niż zaleca producent. A dwa, że oni jakoś tak dziwnie filtr powietrza co drugą wymianę sugerują. A powinien być cały czas. Ja to zawsze wszystkie filtry razem robię. Ja też, a tam nigdy się nie zdarzyło, żebym... Pierdolę. Jedziemy sobie tu tą boczną, nie? To? Na razie. Zobaczymy, jak będzie jechał na dynamiku. Fajnie będzie jechał na dynamiku. A to czekaj, to ja sobie zmienię mapę na... Ja przejadę na roadzie. Zrobimy sobie taki test trzeciego biegu na przykład, zobaczymy, jak one się rozpędzają. No na pewno nie mam co tam się porównywać, ale... Nie wiem, wiesz co, bo sobie ja... On jednak wyżej się dostaje szatana, nie? Tak, twój prędzej wstaje. Tak, ja mam tylko na dynamiku, nie mam dynamik pro, bo pierdolę. No bo dynamik pro to masz wszystko powyłączane, nie? A i on tam jakoś inaczej też się tak ujada, pierdolę się wyjebać tam. Gdzie masz na godzinę? 36, 7. No to samo. Dziwne, nie? Do mnie pretensje słuszne, że nie powiedziałem, że jedziemy gdzieś. Patrz, no tego, patrz tego osiołka tu. Nie, nie, bo Andrzejek tam coś mu się z tą sprzęgłem stało. No, to był osioł. Nie, czy tam kucyk chyba, nie osioł. Ale to tak przywiązany po prostu? No tak już w tamtą stronę jechałem, to też był. Nie wiem, pojebani, trawkę pewnie tam sobie dziubała, ale bez sensu, nie, przy drodze. W każdym razie Eddie i Paweł. Eddie na fazerku i Paweł na MT-10, bo
co prawda no, sam widzisz, że to taki spontan, nie? Że generalnie to tak w sumie nie planowaliśmy tego z wyprzedzeniem, a zresztą czasu mamy tyle, że teraz jak ściągać ludzi, żeby się 2 godziny przejechać, to bez sensu, nie? A i żeby się, wiesz, każdy pogadał. No, zanim byśmy się nagadali, to trzeba by do chaty się rozejść, nie? O. Ciekawe, jak ja mam spalanie. Średnie czy co? Czy chwilowe? Średnie nam chyba takie mi ocenia. No ja tam... 6-6. O kurde, no to ja tak nie kasuję zegara tego od spalania i tak średnio mam na tym całym, tym dystansie generalnie, na którym jeżdżę, to mi tak wychodzi między 4-3 a 4-7, nie? Najczęściej. No, tylko inny styl trochę mamy jazdy, ale myślę, jak ty byś jechał moim, to byś też 5 miał. To bym miał twój styl. Bym miał Patryk Styla. O, Patryk ma Styla. Kurczaki ożyły? Chyba. Chyba nie. Jedziesz? Pojedli? Kurczaczka w kurniku? Ale ty, no, nawet się wszystko ładnie składa, nie? O. Kurczak w kurniku zjedzony. No, lolo, słychać mnie? Halo, lolo, słychać cię. A tu co? A. Pieszy. Nowa piąteczka, ładna. Tak, to jest nowa. Migacza wyłącz. Dziękuję. Ty, wiesz co, musimy taki chyba nowy zwyczaj, znaczy nie nowy, to jest stary zwyczaj, ale musimy reanimować taki zwyczaj dwugodzinnych przejażdżek na kawkę, chociaż żeby tak dla kurde od stresowania się i nie chodzi o jakieś tam trasy pizgać na rybę do Sopotu, ale tak żeby się kurde przejechać, chwilę pogadać, kawkę wypić i... O właśnie, to jest takie 2-3 godzinki. I no, i elegancko, nie? A musimy wieczorem się wybrać na ten, na... Noc, terror. Na noc klasyków. No, ale na noc klasyków na stadion. To jest co czwartek od 20 albo od 21, jakoś tak. Na tym parkingu tam się zjeżdżają te wszystkie klasyki, no i tam też full motocyklistów przyjeżdża zawsze. Także przy okazji można by jakiś terror zrobić. No chętnie. Nie wiem, może głośniejszy tłumik założę. U ciebie to już tylko zdjęcie. Oj, panie. To z tej gospody, tam jak ktoś umarł, tam się jakieś ciało rozkłada w tej gospodzie? Nie. No, no tak zajechało jakby to, kurde. No, ale wiesz co, zajechało, bo gdzieś pewnie gnój by je bywali. Ale to było zepsute mięso. Tak? To nie był gnój, no. Nie, żebym się znał. To było mięso ludzkie w stanie rozkładu po 3 miesiącach. Tak. Pan nas widzi? Pan nas widzi, dobrze. Siemano! Siemano Albano! Na tym parkujemy, nie? Tak, znaczy ja tu tak chciałem zawrócić. To jest najlepszy timing, jaki mogłeś wybrać. Czemu? Siema, cześć! Gdzie tam pilił? To nie on. Jak, Patryczku? A to czekaj, ja bym musiał tam postawić, nie? Tak. No tak stanąłeś, powiem sobie, jak taka rasowa. Cipa. Tu się ustaw do tego domu, żeby było, że ja zajmuję całe miejsce. Należy ci się.